Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Siemano wariaty, z tej strony Farę, witam w pierwszym odcinku The Forest. Powiem Wam na samym początku, że jeszcze nigdy nie grałem w tą gierkę. Mimo, że gra jest z 2014 roku, a zaczniemy sobie na trybie Hard, Hard Survival, Peaceful, Normal. Na normalu, oczywiście. Okej. I zaczynamy. Wiem, że na początku trzeba sobie jakieś ognisko rozpalić. Wiem, że ganiają tutaj kanibale, które chcą mnie podhaczyć, dać mi pod ogon, także będę musiał się przed nimi jakoś tam bronić. No, wiem, że najgorsza do przeżycia jest prawdopodobnie pierwsza noc. A co będziemy dalej robić? Napiszcie w komentarzach, tak żebym wiedział, co mam robić w tej serii. Wiem, że musimy zrobić jeszcze schronienie na samym początku. Co my tutaj mamy? Jakiegoś naszego ziomeczka. To pewnie jest mój synek, z tego co widzę. Ciśnijmy E. No i co, mordo? Survival. Aha, notesik mamy, super. O. Co, podgłoszę troszeczkę. Dobra. Widzimy coś przez okno? Nic nie widać. Ciemno jak w dupie. O, coś się zaczyna dziać. Aha, aha, lądujemy. Dobra, młody, nie panikuj. Woody, to jest ten Woody, co, kurczę, na czat cały czas do nas przychodzi. Pozdrawiam cię, Woody. Lecimy. Pikujemy mianowicie w dół. Mam nadzieję, że te odcineczki będą pojawiały się dosyć często, ale to wszystko zależy od was. 200 łapek pod odcineczkiem i lecimy z kolejnym. Okej, co my tu mamy? Ho, 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 ho! Jest i pierwszy barbarzyńca. Czy co to jest? Kanibal, zostaw Rudego! Rudego mi zostaw, stary, psychopato! Dobra, dobra, cię stary zaraz wyjaśnię. Poczekaj, poczekaj, mordo. Ja cię tu zaraz złapię. Okej, co mamy? Widzę, że jestem głodny na dzień dobry. Są rysunki Rudego. Aha, wyostrzy mi się ten wzrok, czy nie? Dobra, super, co mamy? Coś do jedzenia. Aha, jak przycisnę E, to zaczynam jeść, super. Znowu se zjadłem. Uhuhu, pierwsza broń. I mamy naprzeciwko nas jakoś zwierzątko. Czekaj, 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 zwierzątko, chodź tu. Okej. Weźmy sobie je. I co mamy? Skórkę pozyskaliśmy, pięknie. Może na początku zacznijmy sobie od otwierania tych paczuszek. Dobra. Co mamy? Trochę picia. Czy co to było? Kamienie są jakieś. Kolejna skrzynka, gdzie jest? Skrzyneczka. Tutaj. Nie mamy do nich kluczy, dlaczego musimy potraktować je z siekierki, standardowo. Różowa, o, to chyba jakieś dupeczki, może staniki będą. Dobra. Nic nie widać, nic nie widać. I na samym początku wiem jeszcze, że w The Forest musimy znaleźć jakieś, kurcze, pićku, nie? Najlepiej by było na sam początek koło jakiejś wody się usadowić. No, stary, co tu, celownika nie ma? Coś tak słabo. Okej, kolejny. I chyba co, postawimy sobie chatkę jakąś w dala od tego naszego. Dobra, tu jeszcze otwórzmy. Podnieśmy to wszystko. Z dala od naszej chyba tutaj katastrofy, skoro ten już jeden był, czyli ci kanibale wszyscy, którzy tu się znajdują, oni wiedzą, że coś takiego tutaj jest. Dobra, to może polećmy sobie, nie wiem, gdzieś tędy, sprawdźmy w ogóle w plecaku. Aha, tu mamy crafting, a gdzie mamy plecak, pod którym? Pod I, aha, inwentory mamy pod I, ile mamy wody? Co tu jest? Bottle. A tutaj, lighter, medycynę, axe plane. Aha, możemy robić tak, mieć zapalniczkę i tą, tak? No dobra. Idziemy na początku. Wow. Jest jakaś woda, spróbujmy się może tego napić. I co? Zdatna do picia? Nie, jednak niezdatna. Dobra, czyli będzie po tym sraka jakaś w galoty. Kolejna skrzynka, otwórzmy sobie je. No, czekajcie, może to odłożyć, tak?
Okej, okay, rozpieprzmy sobie tą naszą tą. Jak tą teraz zapalniczkę odłożyć? Aha, inwentory i to przeczytam. Prawo, lewo, tak? Inwentory, chciałbym ją odłożyć. Leaf. Batony? A to jest? Boze, Leaf Energy, can use it to crafting. Aha, a mamy jakąś wodę? Dobra, rozwalmy kolejną skrzyneczkę. Dobra, dobra. Jest jeszcze jedna. Dawaj, 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 equipmentsy. Czy co to się nazywa? Medykamenty wszystkie. Dobra, pobiegnijmy sobie gdzieś tutaj. Ten zrobił na jakiejś plaży najlepiej. Się skitrał, wtedy będzie chyba najlepiej, co? Chyba, że zaraz spotkają jakieś kanibale i będę z nimi walczył. Mam nadzieję, że coś takiego się nie stanie. W pierwszym odcinku była lipa, żebym zaczynał od nowa. Dobra. Las mi tak ogólnie nie przypada do gustu. Bo jak wiedzą wszyscy ludzie, się dzieją się złe rzeczy, co nie? Ciekawe jak ta woda, pewnie też nie jest niezdatna do picia. Dobra, spróbuj stare tej wody. Nic? Nic chyba, dobra. Wow. Co tutaj jest? Jakaś pułapka. I patrzcie. Mamy jakieś jeziorko. Dobra, napijmy się tutaj wody może. A ta jak? Też nie. Też mu nie smakuje. Aj, to niedobrze. Dawaj, tu poskakczemy trochę po kamykach. Wow. Jakieś kwiaty. Trzeba będzie coś tutaj pozbierać. Napiszcie mi, jak zrobić jakieś medykamenty w komentarzu, bo ja jestem totalnie zielony w ten deforest i chcę na razie sobie zbudować tylko i wyłącznie chatkę i jakieś ognisko, żeby mnie tutaj nie podhaczyli. Kolejna skrzyneczka do otwarcia. Czuję się jak w Last Day'u. Mhm. Dobra. O, piłka. Piłka mi się najbardziej przyda. Od razu ją wyrzucę. Wow, wow! Chodź tu, salamandra. Kurde, by było jedzonko, widzieliście? O, kolejna piłka. Okej. Okay. To jakaś jaskinia? Nie, nie jest jaskinia. Ale tu są jakieś, kurde... Uhuhu, coś było. Jakieś okrzyki. Pewnie tutaj będzie zaraz gdzieś cywilizacja ta inna, która będzie chciała mnie z pewnością podhaczyć. Na razie nikogo nie widzę. Mam nadzieję, że ich nie spotkam w pierwszym odcinku. Dobra, nikogo nie ma. Mój coś się zmęczył. Delikatnie. A tutaj? Co jest za górką? Sprawdźmy sobie. Kijki trzeba zbierać wszystko, ale kurczę, na razie nie mogę ich podnieść. Nie wiem jak tą kurde tą wyłączyć. Latarkę. Jest, ja pierniczę, są. Dobra, wyjdźcie w swoją stronę mordy, a ja sobie pójdę w swoją. Nie będę na razie z wami walczył, co? Bo nie mam ochoty i nie mam na to zbytnio siły. Ani życia. Wow! Nie straciłem HP? Nie straciłem, super. Dobra, stary. Idą oni? Nie idą, mam nadzieję, że uniknę ich jak najbardziej. O kurde, tu jest pierwsza ich obóz. No to ładnie, żem się wpieprzył. Na dzień dobry, od razu do ich do obozu. Dobra, omijmy to w jakiś sposób. Tam górą może pójdziemy, chyba że oni będą jakoś mnie śledzić. Sprawdźmy sobie jeszcze raz plecak. Co my tutaj mamy? Może zjedzmy sobie coś takiego. Okej, okay, życie uleczyliśmy się. To jest ciekawostka. Może tędy się przejdę? Nie, jednak tędy nie będę ryzykował, bo to będzie zbytnio hardkorowe. Czemu te drzewa się tak mocno bujają? Aha, wpadłem do wody, ale ja w tej wodzie zbytnio nie chcę być. Dobra, zacznijmy może rąbać drzewo. Albo i nie. Bo tutaj jest kolejna czaszka, czyli coś tutaj się będzie działo, wiecie? Tu gdzieś będą kanibale. Także spierdzielamy stąd. Obejdziemy to w kółko, moim zdaniem. Hyc. I tutaj powinno coś się za chwilę dziać.
jest jakiś wielki, wielki krater, który w ogóle nie wiem skąd on tutaj się wziął. Co to jest za dziura? Podejdźmy, co? Może sprawdzimy. Nikogo nie ma w pobliżu? Nikt mnie nie śledzi? Nic. Okej, super. Nic mnie nie śledzi. Co my tutaj mamy? O ja pierniczę, przecież to można się tam spaść i zabić. Dobra, stary. Wejdźmy sobie może na górę na początku. Zaraz będzie się pewnie ściemniało, a ja tutaj jestem na razie w kropce. Jest zajec. Zajec, chodź, 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 chodź. Kurde, uciekł. O kurde, tu ich jest obóz, dobra. Spierdzielamy stąd. To ładnie, żem się wpieprzył na mukę na dzień dobry, co? Aha. Tutaj też jest chyba ich obóz, czy co to jest? Jakiś namiocik. Dobra. My uciekamy, nie będę świrował na w pierwszym odcinku przecież. Ale wszystko się dzieje głównie wokół tego kratera, czyli coś tu musi być na rzeczy. Jest jeziorko, patrzcie, pięknie jeziorko. O kurde, kanibale. Z tej strony mam nadzieję, że oni jednak mnie nie widzieli. Dobra, może tutaj gdzieś ta woda będzie zdatna do picia. Zacznijmy może rąbać sobie drzewo, co? Tą siekierką. No. No dawaj stary, rąb. Co ja zrobiłem? Myślałem, że wywaliłem siekierkę przez chwilę, wiecie? Ja jeszcze na razie kontrolców nie ogarniam, zaraz muszę schować tą. Na pewno zapalniczkę, bo pewnie mi się straci w pewnym momencie i będę w bladej, tak zwanej tupce. Dobra, jest pierwsze drzewo zrąbane. Aha, tak się podnosi te logi. Dobra, mamy kilka logów. I co, trzeba wejść może w jakiś crafting, co? I rozpalić ogień gdzieś najlepiej by było może tutaj przy wodzie. Są mi kanibale, pobiegli właśnie w tamtym miejscu. Dobra, Kurde, straszą mnie te sroki jakieś. Kurde są, przecież nie będę z nimi walczył chyba na dzień dobry, co? Będzie średnio. Albo dawaj, chodź, pierwsze starcie. Waha! No chodźcie, porympańce. Będziesz mnie chciał zjeść? No to kurczę, musisz spróbować, stary. Dobra, dostaniesz w łeb jeszcze jeden, chodź. Wow, 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 ile mam życia? Bardzo mało. Chodź tu po chrąbańcu, cię zaraz tu szybciutko podhaczy farelka. A! Taki jesteś, cwaniak? Chodź, chodź, chodź. Pięknie, a i co? Chamie ty porąbany. Są gdzieś jeszcze wariaty? Nie wstawaj nawet. Nie wstawaj nawet. Cię kurde zarżnę na żywca. Tamten też będzie chciał jeszcze wstać? No to chodź mordo. No to chodź. Cię porąbię, zaraz robimy z ciebie totem. Ja już nawet czasami nie wiem, który to jest okrzyk mój, a który jego, wiecie? Dobra. Aha, mogę podnieść i sobie położyć. No to pieprzniemy go na razie tutaj. Niech leży. To jest moje trofeum, stary. Okej. Okay. I teraz położymy kolejnego tu. Co, ja możecie leżeć? Ja was zaraz tu, kurde, nauczę. Szacunku. Do nowych graczy. Dobra, survival bug. Ja pierniczę, kolejne pokrzańce. No chodź. Chcesz walczyć? Trzech. Nie damy rady, co? Z trzema. Z trzema będzie mega ciężko. Ale patrz na to, co ci zrobię. Ile ich tam jest? Tylko trzech, nie? Chodź, 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 Smigol! A, kolejny. A to baba! Wow! 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 Nie świrować mi tu! I co? Umarłem? No to niezły pierwszy odcinek The Forest. Gdzie oni mnie zaciągają w tym momencie? Łajdaki. Jak oni są psychiczni trochę, co?
Ja wam zaraz robię z siekierki rębajło przez łeb. Dobra, uwaga. Włącz latarkę. Aha! W ten sposób, znaczy tą zapalniczkę. Co my tutaj mamy w koło? Wisimy do góry nogami, z tego co widzę. Wzięliśmy swoją siekierkę i musimy chyba ściąć. Dobra, ścięliśmy linkę i spadliśmy na dół. Co będzie dalej? Czy uda mi się stąd jakoś spierdzielić? Jest jakiś gościu, dalej idziemy. Co my tu mamy? Rozwalę to i sobie pozabieram kilka rzeczy, a jak? Przecież to mi się wszystko przyda. Oni pozapierdzielali moje normalnie na żywca. Ach, dawaj, dawaj. Na żywca pozabierali moje rzeczy, które ja miałem podnieść, a nie oni. Patrzcie ile butelek. Dobra, zabieraj to stare wszystko. Ciekawe czy mamy equipment. O kurde, światło zgasło. Dobra, jeszcze trochę. Teraz jest za duża zadyma. Kurde, nic nie widać. Jest kolejna skrzynka. Dobra, otwórz to. I sprawdźmy sobie jeszcze raz. To bym chciał dać tutaj. Do tego podłączać różne rzeczy, żeby podpalać tych frajerów, tak? Czy się nie da? Nie, nie da się tak. Zobaczmy jak zrobić tego mołotowa. To na pewno nie to. To. To też nie. Dobra, trudno, na razie mamy te rzeczy. Postarajmy się stąd jakoś wydostać. Tutaj wiszą wzłoki. Chyba w dobrym kierunku idę, czy mi się wydaje. Co to jest? Pieniążki? O, smocza moneta, dawaj smoczą monetę, co to jest? Aha, wychodzimy po linie, czyli to są ich kryjówki. Oni mieszkają normalnie gdzieś w lesie. W dziurach, tak? Z tego co widzę. I jesteśmy w ich bazie. O cholera. Dobra, nie widać mnie nigdzie? Ich nie widać nigdzie? Nigdzie, dobra. Spierdzielamy. Póki możemy, przydałoby się jakieś jedzenie i wodę ogarnąć. Dobra, to na samym początku, co? Pozbierajmy jeszcze wszystkie rzeczy. Gdzie tu jest jakieś jeziorko? Ze zdatną wodą pitną by się najbardziej przydało. Zajce. To niezła zadyma. Cicho, jest jakaś sadzawka. Stary, spróbuj się tego napić, gówna. Możesz? Nie pokazują się nigdzie usta. Jest, cicho. Napij się, wariat. Będzie sraka, czy nie będzie sraki? Jeszcze raz. Jednak mu nie podchodzi. Dobra, skoro ci stary nie podchodzi, no to trudno. Mi się wydawało, albo kogoś tam widziałem. Dobra, spierdzielamy jak najdalej stąd. Jestem mega zmęczony. Dobra, zjedzmy może tego ostatniego batona. Ale pić mi się chyba bardziej chce niż kurde jeść z tego co widzę. Wow. To niezła polanka, co? Dobra, chyt. Jest sarenka. Aj, tak raczej to jej nie zabije, co? Nie dogonię jej za cholerę. Nie. Uspokój się, wolniej podejdź. Też się nie uda. A zakraść? Teraz może mnie nie usłyszy? Nie, też się nie da. Dobra, nie wiem o co chodzi tutaj mordy. Jak tutaj cokolwiek cholera jasna zacząć? Porąbałbym te drzewo, ale mam bardzo mało suplementów wszystkich. Widzieliście, byliśmy koło takiej fajnej sadzawki, w której kurczę... była woda chyba zdatna do picia, ale te mnie pedalstwa podhaczyły, no i kurde zabrały mnie do jakiejś dziupli, gdzie cholera wie co mnie zrobili, może i dupa boli, także nikt o tym nie wie nic. Dobra, dalej idziemy przez ten kraj szeroki i zielony, kurde. Hop. Bardzo mało mam tej wody. Dobra, przebiegniemy się jeszcze tutaj z przodu, wiecie? I zobaczymy, jak to wygląda dalszy biom. Mam nadzieję, że będzie jakaś woda.
jest i plaża. Patrzcie, może jednak się chyba wybudujemy my na plaży, co? Jest i jakaś łajba, ty. Nie ma nigdzie obozu tych pedałów? Nie ma. Dobra. Nikogo nie widzę w pobliżu. Można tam śmiało, mi się wydaje, podpłynąć na tą łódkę i zobaczyć, co tam będzie się działo. O ile się uda na nią wejść. Mam nadzieję, że w tej grze nie ma żadnych rekinów, aligatorów, płaszczek. Nie wiem. Wow, wow, stary, wypływaj. Czy czego tamkolwiek jeszcze? Po co ci ta zapalniczka? Schowaj to, wariat. Ja nie chciałem tej zapalniczki. Nie wiem, jak tą zapalniczkę schować. Dobra. Dobra, jesteśmy. Chyba nasza pierwsza noc, wiecie, wariaty, będzie na jachcie. I oczywiście, że tak. Tutaj możemy sobie grę zapisać. Zapiszemy ją na slocie numer 1. I mi się wydaje, że to by było na tyle z tego odcinka. Ale jeszcze, jak widzicie, mamy tutaj różne rzeczy do pozbierania. Nie wiem, co to jest. Zwłoki jakieś. Wejdźmy w inwentory i spróbujmy to może porąbać. Nie da się. Kucnijmy. Tak, kapitan. Kapitan tutaj zmarł. I z chęcią bym go stąd wypierdzielił, stary. No bo ja chcę tutaj teraz sobie spać, ale nie mogę go podnieść. Nie wiem czemu. I zobaczmy sobie jeszcze tutaj sypialnię. Na razie sobie wskoczmy do wody, popłyniemy jeszcze, narąbiemy troszeczkę drzewa. I na tym będzie koniec, bo sobie weźmiemy pierwszą nockę, prześpimy na statku, ponieważ nie wiem, jak mam dalej się tutaj budować. Coś z pewnością wybudujemy na plaży, no bo lepszej drogi na przetrwanie na tej wyspie nie widzę. Tu jakiś jest grób. Kasetę dorwałem. Zdjęcie. Pięknie, patrzcie. Piłka. Piłka się najbardziej przydaje do survivalu. No, trzy punkty. Trzy punkty. Trafiłem w cel. Medykamenty. Co, nie ma miejsca? Jeszcze tu rozwalimy. Będzie soda. Czekaj, soda jest. Wody muszę brać. Wszystko muszę brać. I lecimy na nasz stateczek. I mi się wydaje, że tak będziemy robić, że będziemy na razie sobie na nim nocować. Mam nadzieję, że te dziadostwa żadne nie przypłyną jakimś cudem. Czy ja mogę to porąbać i zjeść? Chyba nie. Po głowę ma gościu odciętą. Czy mogę? Wziąłem głowę rekina. No tego bym się nie spodziewał. Żółw. Patrz. Zupę sobie zrobimy. No dawaj. Jest. Udało się. Mogę go podnieść teraz? Cicho. Będzie jedzonko. Dziękuję. Kolejny żółw, ale to na razie mi jedno starczy. Co tam pod wodą słychać? Nic ciekawego, dobra. Sprawdźmy sobie jeszcze raz, czy mogę w tym momencie podpalić te moje ognisko. Dobrze, Farel, że żeś to w ten sposób zrobił, bo inaczej się ogniska przecież nie rozpala, tylko się uderza siekierą. Także nie wiem, jak to ognisko rozpalić, rozpalimy jednak je w następnym odcinku na lądzie. Teraz kładziemy się spać, a my widzimy się już w kolejnym odcinku z The Forest. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, cześć!